Władze gminy Adamów oraz Muzeum Czynu Bojowego Kleberczyków w Woli Głowskiej przygotowały dla mieszkańców nie lada atrakcje, aby godnie uczcić 78. rocznicę ostatniej bitwy kampanii wrześniowej. Znajdujemy się w Woli Głowskiej, w miejscu szczególnym, w miejscu, gdzie 78 lat temu zakończyła się kampania polskie 1939 roku, gdzie ostatnia regularna jednostka wojsk II Rzeczpospolitej, samodzielna grupa operacyjna po lesie dowodzona przez generała Franciszka Kleberga, stoczyła ostatni bój kończący okres wolnej II Rzeczpospolitej i kończący okres tej zwanej kampanii jesiennej 1939 roku. Dziś po raz kolejny mamy okazję świętować rocznicę tejże znamienitej bitwy. Bitwy, która w znacznej mierze była przez wojska generała Kleberga bitwą zwycięską, jednak no fakt, że bronił się już sam ostatni w Rzeczpospolitej, fakt braku amunicji zmusił generała do kapitulacji. Dziś gościmy u nas po raz kolejny pułki kawalerii ochotniczej, no i oczywiście regularnych żołnierzy z 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej, no ale po raz pierwszy gościmy również naszych sojuszników, żołnierzy batalionu NATO, w skład którego wchodzą wojska amerykańskie, brytyjskie oraz rumuńskie. Możemy je tutaj wszystkie oglądać. No i to, co dzisiaj mamy, no po tej części takiej oficjalnej, która zapoczątkowała msza święta w Sanktuarium Matki Bożej Patronki Żołnierzy Września, odbył się apel poległych na cmentarzu parafii Wola Głowska. Salwy honorowe! Trzeba! Woluś! Salwą! Salwy! Woluś! Salwą! Salwy! Woluś! Salwą! Salwy! Podczas uroczystości w Woli Głowskiej dzięki staraniom władz gminy Adamów Ministerstwo Obrony Narodowej przyznało nominacje na wyższe stopnie wojskowe żyjącym jeszcze Kleberczykom. Wśród tych odznaczonych jest oczywiście nasz wieloletni przyjaciel, czyli pan pułkownik już teraz Zbigniew Makowiecki. W jego imieniu awans oficerski odebrał dowódca batalionu dowodzenia 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej, pan pułkownik Wojciech Łączyński. Wśród osób, które zostały awansowane, jest najstarszy żyjący ułan w Polsce, 104-latek, pan pułkownik Czesław Michniewicz, w imieniu którego awans odebrał jego wnuk. Jest również pan Mieczysław Żygłowicz, pochodzący z Jasła, w imieniu którego odebrał jego awans jego krajan, pan Jan Urban, członek Federacji Kawalerii Ochotniczej RP. Jest również weteran, pan Bolesław Kowalski, któryś to pan Bolesław Kowalski zaszczycił na dzisiaj osobiście. Jestem dumny, bo taki zaszczyt mi został, że zostałem awansowany, ale wie pani, to już późna jesień życia, ale proszę pani, jestem dumny, że odejdę na wieczną wartę wolnej ojczyźnie. Kochani, poświęcajcie się ojczyźnie, bo myśmy płacili krwią, a wy swoim patriotyzmem. Bardzo się cieszę, że młode pokolenia macie, jesteście miłośnikami historii i was bije, polskie serca bije i polska krew. Pułkownik Bolesław Kowalski podzielił się z nami również wspomnieniami z czasów II wojny światowej. Jestem dumny z generała Kleberga, że myśmy wspaniale broniliśmy ojczyzny, bo myśmy najdłużej bronili ojczyzny. Bo myśmy walczyli nie tylko z Niemcami, tylko bo ja walczyłem na Wołyniu, daleko na wschodzie. Tam, no i ja mam krzyż walecznych, bo ja w akcji Burza później zostałem bardzo ciężko. Ja dostałem tędy postrzał, a tędy miałem wylot, to miałem jak talerz wyżurany, bo i mam krzyże. Ale proszę pani, ja wziąłem do niewoli dwóch saperów.
chcieli ich rozstrzelać, ja nie dałem, bo gdyby to było gestapo, a proszę pana, i ja wziąłem im karabin, a chłopcy mi po kieszeniach wydają ci zdjęcie i Niemka siedziała bladutka i filcer od drobiazgu i myśmy wypuścili, ja wypuściliśmy tych, także zbrodni hańby żadnej odczyni nie przyniosłem. W obchodach 78. rocznicy ostatniej bitwy kampanii wrześniowej udział wzięły oddziały 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej wraz z batalionową grupą bojową NATO złożoną z wojsk amerykańskich, rumuńskich i brytyjskich. Zaprezentowali oni sprzęt bojowy. Były też pokazy sztuk walki oraz musztry paradnej. Jak co roku nie zabrakło również pokazów kawaleryjskich w wykonaniu pułków zrzeszonych w Federacji Kawalerii Ochotniczej. Trzeba podziękować przede wszystkim bardzo dobrej współpracy z ministrowi obrony narodowej, przedstawicielowi pana ministra, czyli panu dyrektorowi Petermanowi, dzięki któremu udało nam się załatwić, można tak w cudzysłowie powiedzieć, te awanse na wyższy stopień wojskowy. Na razie tylko pułkownika. Ja powiedziałem w przemówieniu, że potrzebujemy dalszego ciągu. Może będzie jeden awans generalski. Muszę podziękować również panu generałowi Jarosławowi Gromadzińskiemu, dowódcy 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej, bo bez niego nie było tego, co widać za moimi plecami. Nie byłoby też tych wojsk sojuszniczych, czyli Amerykanów, Anglików, którzy przyjechali tutaj naprawdę z najbardziej nowoczesnym sprzętem, który jak widać cieszy się wielkim powodzeniem. No i trzecim partnerem, bardzo ważnym, jest również, co widać kolejny raz, to są pułki kawalerii ochotniczej, zrzeszone w Federacji Kawalerii Ochotniczej, które jak widać z nami bardzo dobrze mi się współpracuje, bardzo chętnie przyjeżdżają. Są wobec nich również wójt gmin Adamów ma jakieś zamiary, ale o tym kiedy indziej porozmawiamy. Robimy to dla pamięci, dla tych kleberczyków, dla tych, którzy tu walczyli, ale również dla tych, którzy kultywują te tradycje. No a przede wszystkim muszę powiedzieć dla młodzieży, żeby oni nie zapomnieli, że ktoś im wywalczył tą wolną Polskę. Aby pamięć trwała, władze gminy Adamów postanowiły również przygotować pełnometrażowy, fabularyzowany dokument o ostatniej bitwie kampanii wrześniowej. W ostatnich dniach przygotowano odcinek pilotażowy, który mamy nadzieję wkrótce Państwu zaprezentować.